Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 244. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 149. Alleluja! Śpiewajcie pieśń nową Panu. Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Niech Izrael się cieszy swym stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym królem, niech chwalą jego imię wśród tańców, niech grają mu na bębnie i cytrze. Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem. Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach. Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku, aby dokonać pomsty wśród pogan i ukarać narody, aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy by wykonać na nich zapisany wyrok. To jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja! W rozdziałach od 7 do dziewiątego księgi mądrości mądrość jest ukazana jako najwyższy dar Boży, przewyższający wszelkie materialne bogactwa. Teksty te podkreślają jej rolę w prowadzeniu do sprawiedliwości i zrozumienia oraz jej kluczowe znaczenie w tworzeniu świata i rządzeniu nim. I ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich. Potomkiem prarodzica powstałego z ziemi. W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało, przez dziesięć miesięcy we krwi okrzepły, z nasienia męskiego i rozkoszy ze snem złączonej. I ja, gdy się urodziłem, wspólnym odetchnąłem powietrzem i wypadłem na ziemię, co podobnie cierpi, tak samo wydając z płaczem pierwszy głos podobny do wszystkich. W powijakach i wśród trosk mnie wychowano. Żaden bowiem z królów nie miał innego początku narodzin. Jedno dla wszystkich wejście w życie i wyjście to samo. Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony, i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku. A srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność, i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo rządzi nimi mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali. podtrzymani darami, co biorą początek skarności. Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano. On jest bowiem i przewodnikiem mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek. W jego ręku i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania. On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres i środek czasów, przemienność przesileń słońca i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni. Poznałem i to, co zakryte, i to, co jest jawne. Pouczyła mnie bowiem mądrość, sprawczyni wszystkiego. Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany dobroczynny miłujący ludzi mocny niezawodny bez troski wszechmogący i wszystko widzący przenikający wszelkie duchy rozumne czyste i najsubtelniejsze mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości jest bowiem tchnieniem mocy bożej i przeczystym wypływem chwały wszechmocnego Dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może. Pozostając z sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia wstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo. Po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem. Pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę i stałem się miłośnikiem jej piękna. Sławi ona swe szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z Bogiem i umiłował ją władca wszech rzeczy. Jest bowiem wtajemniczona w wiedzę Boga i w Jego dziełach dokonuje wyboru. Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym, cóż cenniejszego niż mądrość, która wszystko sprawia? Jeśli rozwaga jest twórcza, któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż mądrość? Jeśli kto miłuje sprawiedliwość, to jej dziełami są cnoty. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi w życiu nic użyteczniejszego. A jeśli kto jest żądny wielkiego doświadczenia, ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje. Zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek, przewiduje znaki i cuda. Kolejność chwil i czasów. Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, wiedząc, że będzie mi doradczynią w dobrem, a w troskach i w smutku pociechą. Dzięki niej znajdę chwałę u ludu i cześć u starszych, ja młody. Bystrym znajdą mnie w sądzeniu, wzbudzę podziw u możnych. Gdy będę milczał, wyczekiwać będą, a gdy odezwę się, będą uważali. I jeśli długo przemawiać będę, położą rękę na ustach. Przez nią zdobędę nieśmiertelność, zostawię wieczną pamiątkę potomnym. Będę władał ludami, poddane mi będą narody, usłyszawszy mnie, ulękną się władcy straszliwi. Okaże się dobrym wśród ludu i mężnym na wojnie. Wszedłszy do swego domu, przy niej odpocznę, bo jej towarzystwo nie sprawia przykrości, ani współżycie z nią nie przynosi udręki, ale wesele i radość. Gdym sobie nad tym pomyślał i rozważyłem to w sercu, że w zażyłości z mądrością jest nieśmiertelność, w przyjaźni z nią szlachetna rozkosz, w dziełach jej rąk nieprzebrane bogactwa, a roztropność we wspólnych z nią ćwiczeniach i sława w posiadaniu jej nauki, krążyłem szukając, jakby ją wziąć do siebie. Byłem dzieckiem dorodnym i dusza dobra przypadła mi w udziale, a raczej, będąc dobrym, wszedłem do ciała nieskalanego. Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej, jeśli Bóg jej nie udzieli, a i to już było sprawą rozumu wiedzieć, czyja jest ta łaska, udałem się do Pana i błagałem go i mówiłem z całego serca. Boże przodków i panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w mądrości swojej ukształtowałeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował. Dajże mi mądrość, co dzieli tron z tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci, bo jestem sługą Twoim, synem Twojej służebnicy. Człowiekiem niemocnym i krótkowiecznym, zbyt słabym, by znać się na sądzie i prawach. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od ciebie, za nic będzie poczytany. Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek. Kazałeś się zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania. Według wzoru namiotu świętego, który przygotowałeś od początku. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją z niebios świętych, ześli od tronu swej chwały, by przy mnie będąc, trudziła się ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. I do przyjęcia będą moje czyny, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godny tronu mego Ojca. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne. Bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi. Z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał twój zamysł, gdyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co tobie miłe i zostali ocaleni przez mądrość. List do Rzymian, rozdział 9, wersety od 1 do 29 omawia problemy zbawienia i wyboru Bożego w kontekście Izraela. Paweł wyraża smutek z powodu odrzucenia Ewangelii przez wielu Żydów, podkreślając, że Boże wybranie jest niezależne od ludzkich uczynków i oparte na Jego wolnej woli. Wskazuje, że Bóg wybrał niektórych na swoje narzędzie łaski, a inni są zaproszeni do przyjęcia Jego obietnic zgodnie z Jego planem zbawienia. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Nie znaczy to jednak wcale, że Słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi. Lecz w Izaaku uznane będzie Twoje potomstwo, to znaczy, nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Albowiem to jest słowo obietnicy. Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna. Ale nie tylko ona, bo także i Rebeka, która poczęła bliźnięta z jednego zbliżenia z Ojcem naszym Izaakiem. Bo gdy one jeszcze się nie urodziły, ani nic dobrego czy złego nie uczyniły. Aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego, powiedziano jej, starszy będzie służyć młodszemu, jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą. Przecież On mówi do Mojżesza, ja wyświadczę łaskę komu chcę wyświadczyć i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. Wybranie więc nie zależy od tego, kto go chce, lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę. Albowiem mówi Pismo do Faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi. A zatem komu chce, wyświadcza łaskę, a kogo chce, czyni zatwardziałym. Powiesz mi na to, dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty. Któż bowiem woli jego może się sprzeciwić? Człowiecze, kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił, dlaczego mnie tak uczyniłeś? Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia na użytek zaszczytny, drugiego zaś na niezaszczytny? Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia zasługujące na gniew, gotowe na zagładę, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń objętych zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród Pogan, mówi o tym u Ozeasza. Nazwę lud nie mój moim ludem i nieumiłowaną, umiłowaną. I stanie się w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście moim ludem, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona, bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki. Jak to też Izajasz przepowiedział, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.